Cześć ponownie, Michał z Władek.pl. Słuchajcie, spróbuję założyć tą przynętę na haczyk. O, mam taką ładną rybkę. Spróbuję ją założyć i ponieważ mi tak zauważyłem, że bo teoretycznie chyba ryb jeszcze nie ma, jeszcze aż tak nie żerują, ale mi co chwilę jak ściągam zestaw tam powiedzmy po 10-15 minutach, czasami po 20, to nie mam na haczyku przynęty, więc podejrzewam, że po prostu musi przywalając w wodę gdzieś tam spadać. Spróbuję ją w jakiś sposób zabezpieczyć. Mam taśmę PV coś tam, tak? Znawcy wiedzą, o co chodzi. Spróbuję to mimo wszystko jeszcze zabezpieczyć jakoś. O, to tutaj. O, tyle ile mi się udało. Zobaczcie, tak to jakoś poprzeciągałem. O. No i właśnie teraz chwila prawdy, tak? Spróbujemy coś zrobić z tą taśmą. Myślałem, że ona jest klejąca, wiecie? A to jest zwykła po prostu taśma typu sznurek. Może coś się uda, może nie. Zobaczymy, zaraz wam pokażę efekt mojej pracy. O! Trochę się tutaj mi ta żyłka główna wchodzi w paradę, ale okej. Powiedzmy, że to by było wyglądało coś takiego, taka a la kanapeczka. Spróbuję teraz to związać. Będę tak rybkami śmierdził, że żonka będzie mega zadowolona. A może jeszcze jakoś trochę obwinę, żeby to tam się gdzieś tam nie zaczepiło przy rzucie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczcie, no taką kanapkę udało mi się zrobić. O. No teoretycznie to powinno dać radę. Wiecie, wcześniej zrobiłem na próbę coś takiego. O, tutaj widać ładnie haczyk przewleczony przez kręgosłup. Dobry patent, bo no, na tym się najlepiej trzyma. Także coś takiego zrobiłem. Staram się zrobić jak najlepiej. Tak, żeby była jasność, no wiadomo, będziecie pewnie w komentarzach coś tam pisać, co zrobiłem źle. Staram się robić dobrze, żeby to się nie spadało i no, żeby to dobrze w miarę leciało. Choć może to nie ma wpływu na to, jak leci. No, choć może nie, bo jak mam takie frędzelki, no to może się mi coś zaczepić. Najważniejsze to, żeby no, ta przynęta, która już wleci do wody, żeby ona tam po prostu była, żeby zniwelować to ryzyko tego, że niby my myślimy, że coś tam na końcu tej żyłki mamy, a tam po prostu jest haczyk pusty. Spróbuję teraz zarzucić, aczkolwiek nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, a spróbuję wam to pokazać. Już jest dosyć ciemno, więc to w zasadzie dzisiaj ostatni filmik. Ale za to zobaczcie, jakie piękne okoliczności przyrody. Aż miło patrzeć. Dobra, odpinam mikrofon i idę sobie rzucić. Także trzymajcie się, cześć. Aż mi wstyd, wiecie, kompletnie nieudany rzut, ale za pierwszą rewę, więc powinno starczyć. No mam tu jakieś 50, bo ja wiem, 50 parę metrów, może.
Ale starczy, okej. Okay. Jest tam, gdzie chciałem, nie będę tego wyciągać, no bo ta taśma pewnie się już rozpuszcza, więc jak zajmę to wyciągnę, to już będzie rozpuszczona. A to, co chciałem, to jest. Mogło być dalej. Jeszcze wprawy nie mam, także wiecie, to początki są zawsze ciężkie. A tutaj, tak jak widzicie, o, już ustawiają się kolejni wędkarze. Już zaczyna nas być więcej wędkarzy na plaży niż spacerowiczów. Jest godzina około 19. Piękne niebo, zobaczcie, no rewelacyjne. Niebo jest rewelacyjne, nie ma wiatru, co jest też jakby nie było minusem, bo teoretycznie ryby teraz gorzej biorą podać.